plenery makrofotograficzne są bardzo, bardzo wyciszające. Trzeba znaleźć sobie ustronne miejsce, gdzie nikt nie będzie człowiekowi przeszkadzał. Dla mnie to były skałki Twardowskiego, z racji tego, że bardzo blisko tego rejonu mieszkam. Tam wyszukałem 2-3 miejsca, w których chodzi po prostu mniej ludzi. Można znaleźć owady i w ten sposób właśnie to wszystko się zaczęło. To jest w zasadzie loteria. Można zwiększyć swoje szanse w odnajdywaniu jakichś rzadszych gatunków, znając ich zachowania, biologię. Natomiast w dużej mierze jest to po prostu łut szczęścia, żeby znaleźć konkretne gatunki. Ludzie często pytają, w jaki sposób powstają tego typu zdjęcia. Wydaje się, że owady są w ciągłym ruchu, więc w takim razie jak je sfotografować? Otóż nie do końca jest to prawda. Owady wczesnym rankiem i późnym wieczorem są możliwe do sfotografowania. Siadają na ususzonych gałązkach, na trawie i właśnie wtedy w późnych godzinach wieczornych najczęściej fotografowałem owady oraz pająki. Wtedy spokojnie można ustawić sobie światło, można nawet takiego owada razem z kawałkiem rośliny zerwać, przenieść w inne miejsce, tam gdzie jest lepsze światło, tam gdzie mamy ustawione stanowisko do fotografowania i zrobić mu w zasadzie taką mini sesję zdjęciową. Moim ulubionym tematem makrofotograficznym wśród owadów i pająków są motyle, głównie ze względu na swoje przepiękne kolory i w postaci gąsienicy, wtedy trochę łatwiej je sfotografować, są mniej ruchliwe, jak i w postaci dorosłej imago, wtedy trochę trudniejsze do sfotografowania, ale za to zazwyczaj w niesamowitych barwach i w nieprawdopodobnej różnorodności. Jesteśmy świadkami znikania wielkiego zakładu przemysłowego na terenie Nowej Huty, czyli cementowni. Cementownia, chociaż była niezależna od Huty imienia Lenina, no to jednak powstała w celu współpracy z nowohuckim kombinatem. W 1959 roku rozpoczęła swoją działalność i takim głównym, początkowym jej zadaniem była produkcja tak zwanego cementu hutniczego. To był taki charakterystyczny cement z wykorzystaniem żużla, który powstawał jako odpad w trakcie procesów produkcyjnych w hucie imienia Lenina. No i nieprzypadkowo lokalizacja cementowni była wyznaczona w ten sposób, że znajdowała się ona tuż przy koksochemiku, tuż przy hucie Lenina w bardzo niedużej odległości. No i już w 1959 roku ruszyła produkcja. Pierwsze wagony z cementem wyprodukowanym tutaj w Nowej Hucie trafiały do takich miejscowości jak Kęty, jak Staszów, jak Nowy Targ. No a w czerwcu 1959 roku głos Nowej Huty informował, że przygotowano specjalny wagon z cementem, który przekazano przewodniczącemu Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej w Nowej Hucie, Franciszkowi Misiudzie. No i ten cement miał być przeznaczony na budowę szkoły tysiąclatki właśnie w dzielnicy Nowa Huta. W całym okresie PRL-u cementownia Nowa Huta działała dosyć prężnie, osiągając produkcję na poziomie nawet 1 000 000 ton cementu rocznie. Produkowała nie tylko cement hutniczy, ale też taki bardziej powszechny cement pontlandzki. Produkowała mączki żużlowe, produkowała żużel do szkła. Problemy zaczęły się po roku 1989, kiedy produkcja zaczęła spadać. No a w roku 1996 cementownia została przejęta przez pewną bogatą rodzinę z Turcji. No i to był początek gigantycznych problemów. Wielu ludzi straciło wtedy pracę. Sama cementownia traciła swoje mienie, popadała w długi. No i przez wiele lat w tych sprawach toczyły się różne procesy
pewna grupa ludzi popadła w problemy z prawem. Cementownia znika na naszych oczach. Od grudnia 2020 roku prowadzi się jej rozbiórkę. No i w planach na jej miejscu ma powstać wielki kompleks produkcyjno-magazynowo-usługowy, który ma zająć powierzchnię ponad 36 tysięcy metrów kwadratowych.